Dziękuję, panie marszałku. Wysoki Sejmie, panie ministrze, Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie głosował za sprawozdaniem komisji, za przyjęciem tej senackiej poprawki. Dlaczego? Otóż była dyskusja na poprzednim posiedzeniu, kiedy debatowaliśmy na ten temat, czy właśnie nie dać wolnej ręki samorządom wojewódzkim, aby one wskazywały. Padały różne głosy. Wtedy stwierdziliśmy, że tylko miasta prezydenckie. Natomiast Wysoki Sejmie, biorąc pod uwagę kondycję finansową samorządów wojewódzkich, bo niektóre już zbliżają się do progu zadłużenia, który jest tym progiem granicznym, no to chyba powinniśmy iść w tym kierunku, aby to jednak samorządy wojewódzkie decydowały i występowały o miejsca, gdzie mają się te egzaminy odbywać. Ja mam nadzieję i również żywię tą nadzieję jak poseł przedmówca, że zwiększy to dostępność do egzaminów, zmniejszy odległości, zmniejszy koszty. Stąd też Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie głosował za przyjęciem tej poprawki. Dziękuję.